Poniedziałek, 18 maja, Karolina Paras, witam Państwa. Zapraszam na informacje piotrkowskie. Popatrzmy, co w dzisiejszym serwisie. W informacjach powiemy o tym, że będzie surowiej i drożej na drogach. O piotrkowskim dniu tenisa, podczas którego naprzeciw siebie stanęli mistrzowie rakiety. Powiemy także o tym, co nocą działo się w muzeum. Uwaga na drogach. Od dziś policjanci stosują nowy cennik mandatowy. Prawo jazdy stracą ci, którzy jeżdżą z nadmierną prędkością. Zmiany w cenniku mandatów i zaostrzenie kar to prewencja, by na drogach było bezpieczniej. To bat na tych, którzy za nic mają przepisy ruchu drogowego. Tak więc kierowcy, uwaga, trzeba zwolnić. Zgodnie z nowymi przepisami za przekroczenie dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym, prawo jazdy zostanie odebrane natychmiast na 3 miesiące. W Piotrkowie do południa złapano jednego kierowcę, na którego taka kara została nałożona. Co ważne, w czasie, gdy mamy zabrane prawo jazdy, za jazdę bez ważnego dokumentu narażamy się na kolejną sankcję. Kara to przedłużenie zatrzymania uprawnień do 6 miesięcy lub nawet cofnięcie ich. Warto dodać, że kierowca jeżdżący w ogóle bez uprawnień może zostać skazany na karę pozbawienia wolności do 2 lat. No bardzo dobrze, no jednak dużo ludzi jeździ bardzo nieprzepisowo, więc jak najlepiej. Jak najlepsze zmiany. Zabieramy prawa jazdy? No nie powinno być tak do końca. Nie zgadzam się z tym. W nowych przepisach zaostrzono kary dla pijanych kierowców. Zakaz prowadzenia pojazdów został wydłużony z 10 do 15 lat. Ale kierowcy są zdania, że kary powinny być jeszcze wyższe. Dożywocie. Czyli surowiej? Tak jest. Ja jestem za tym, że jeżeli jeździsz po pijaku, to prawo jazdy nie masz do końca życia i jakieś 15 lat w więzieniu. Jaką karę by pani widziała dla kierowców jadących na podwójnym gazie? Myślę, że taka jak teraz jest, zabranie prawa jazdy to jest największa kara, bo kary grzywny to wiadomo, że prawo jazdy zabieramy i tyle. A jak będzie jeździł bez prawka? To wtedy zamykamy. Dla pijanych kierowców kary finansowe będą orzekane w kwocie nie mniejszej niż 5000 zł w przypadku osoby, którą złapano po raz pierwszy oraz nie mniejszej niż 10000 zł dla recydywistów. Jeśli dojdzie do wypadku z winy pijanego kierowcy, kara będzie nie mniejsza niż 10000 zł. Piotrkowscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który w twarz postrzelił swojego znajomego. Następnie pobił go. 40-letni mężczyzna z ciężkim urazem głowy trafił do szpitala. Zatrzymany 21-latek odpowie m.in. za ciężki uszczerbek na zdrowiu oraz narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia. Do zdarzenia doszło 13 maja około 19:45 przy ulicy Sulejowskiej. Policjanci zostali powiadomieni o pobitym mężczyźnie leżącym przed sklepem. Z relacji 40-letniego pokrzywdzonego wynikało, że między nim a 21-letnim znajomym doszło do kłótni. W tym momencie młodszy z mężczyzn wyjął z kieszeni spodni broń pneumatyczną i strzelił pokrzywdzonemu w twarz, a następnie bił go i kopał po całym ciele. Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce, sprawdzili wszystkie przyległe ulice i skwery. Już kilka minut od zdarzenia na podstawie uzyskanego rysopisu zatrzymali napastnika. Mężczyzna był nietrzeźwy. Podczas przeszukania policjanci ujawnili u niego metalowy śrut. Podczas przeszukania policjanci znaleźli także broń pneumatyczną, z której padł strzał. Mężczyzna trafił do policyjnej celi, a po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty. Odpowie za ciężkie uszkodzenie ciała oraz narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to kara do 5 lat pozbawienia wolności. Decyzją prokuratora 21-latek został objęty policyjnym dozorem. Takiego tenisowego wydarzenia jeszcze w Piotrkowie nie było. Na kortach Ośrodka Sportu i Rekreacji zorganizowano pierwszy piotrkowski dzień tenisa, którego zwieńczeniem był pojedynek Kamila Majchrzaka z Maciejem Rajskim. Spotkanie dwóch najlepszych zawodników wywodzących się z Piotrkowa poprzedziły turnieje dla dzieci. Tu również rywalizacja była zacięta. Warto wspomnieć, że wśród chłopców wygrał młodszy brat Kamila Majchrzaka, Adam. Kibice czekali jednak na kluczowy punkt tenisowego dnia. Na kort wyszli zawodnicy notowani na liście ATP. Utytułowani już tenisiści Kamil Majchrzak, wielokrotny mistrz Polski w kategoriach młodzieżowych oraz aktualny halowy mistrz Polski wśród seniorów Maciej Rajski. W rankingu ATP wyżej notowany jest Kamil na 362 miejscu. Maciej Rajski w najnowszym notowaniu znajduje się bowiem na 1078 pozycji.
Różnicy na korcie nie było jednak widać. Pierwszego seta 6-4 wygrał Rajski. W drugim lepszy i to aż 6-0 okazał się Kamil Majchrzak. Decydujący okazał się super tiebreak, w którym 10-7 wygrał Kamil Majchrzak. Obaj tenisiści zgodnie jednak przyznali, że nie wynik tego pokazowego spotkania był najważniejszy. Organizatorzy świetnie zapewnili tutaj, że dzieciaki też zagrały turnieje, żeby potem mogły zostać i popatrzeć na nas, na starszych, żeby no mimo wszystko z Maćkiem postaramy się pokazać mniej więcej do czego mają dążyć, jak to będzie cudownie jeździć po świecie i grać na światowych kortach i reprezentować Piotrków. Taki dzień to jest świetna inicjatywa, szczególnie dla młodych, ale również też dla pasjonatów tenisa, starszych amatorów, którzy też jest ich bardzo dużo. Więc mam też trzeci zawodnik, Piotr Zbroja, który zdobył niedawno ranking zawodowy, więc chcemy właśnie pokazać najmłodszym, że uda, że to jest możliwe. Tenis jest wspaniałą olimpijską dyscypliną sportową. Na kortach zawsze, myślę, można dostrzec wiele piękna, wiele uroku. Zresztą to taka dyscyplina, która przynosiła nam wiele, wiele radości. Oczywiście kibice w moim wieku pamiętają sukcesy Wojtka Fibaka. W tej chwili cieszymy się sukcesów sióstr radwańskich. Wypełnione do ostatniego miejsca trybuny na piotrkowskich kortach były znakomitym dowodem na to, że warto zorganizować w Piotrkowie seniorski tenisowy turniej. Wiele wskazuje na to, że takie zawody mogą odbyć się już w 2017 roku. Edukacja ekologiczna. Tą dzieciaki z piotrkowskich przedszkoli mają opanowaną na piątkę. Dziś podsumowano ich ekologiczną wiedzę. W sumie 11 przedszkoli samorządowych z Piotrkowa wzięło udział w 14. edycji konkursu ekologicznego w zgodzie z przyrodą. Maluchy w drużynach rozwiązywały zadania z zakresu przyrody oraz ochrony środowiska. Jak się okazało, przedszkolaki mają dużą wiedzę ekologiczną i dobrze wiedzą, jak o przyrodę należy zadbać. Można czasem sobie zerwać jedną wisienkę z drzewka, zjeść i potem mamy pestkę, no i ją zasadzimy, no i podlejemy i wyrośnie nam nowe drzewo. Żeby nie śmiecić w lasach, bo to może zanieszkodzić zwierzętom, roślinom i grzybów. Raczej trzeba obserwować świat. Nie zrywać kwiatków. Żeby nie śmiecić, żeby nie wyrzucać śmieci do jeziora. Rywalizacja była zacięta. Przedszkolaki z zapałem wykonywały zadania przy okazji, bawiąc się, chociażby wykonując takie gąsienice, bo nauka przez zabawę jest najlepsza. Najważniejszym celem to jest wdrażanie dzieci do zachowań proekologicznych, do codziennego dbania o przyrodę, do tego, żebyśmy nie niszczyli otaczającego nas świata. No i tak jak mówiłam, ta integracja jest nieoceniona, jeżeli chodzi o rozwój dzieci. Wszystkie dzieciaki za udział w ekologicznym konkursie otrzymały książki i kredki, które ufundował Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Piotrkowie. A konkurs odbył się w przedszkolu samorządowym numer 12 przy ulicy Włókienniczej 7. Pierwsza noc muzeów miała miejsce w Berlinie w 1997 roku. Dziś obchodzi się ją w ponad 120 miastach Europy. Po raz pierwszy w Polsce świętowano ją w 2003 roku w Poznańskim Muzeum Narodowym. Od kilku lat i Piotrkowskie Muzeum można odwiedzić nocą. Tegoroczna noc muzeów rozpoczęła się od wieczornego poszukiwania skarbów. To najbardziej podobało się najmłodszym. Ja szukam metalu. Dało się znaleźć? Tak. Co znalazłaś? Znalazłam monety. To są moje pierwsze poszukiwania, więc na razie jeszcze nie, ale są postępy, więc dajmy jej 10 minut i na pewno coś znajdzie. A tata coś znalazł? Nie, tata na razie nie. Podczas zabawy przed Piotrkowskim zamkiem można było zobaczyć szermierzy klasycznych w akcji, ale nie tylko prezentowali oni sposób walki przy użyciu broni białej. Można było samemu spróbować wziąć w dłoń szablę czy rapier. Można było też przymierzać czapki i zobaczyć, jak wyglądała amunicja czy broń wykorzystywana podczas wojny. Super, dziecko świetnie się bawi, wszystkiego chce spróbować, wykrywacz tak metalu, korona zrobiona własnoręcznie, także naprawdę super. A rodzice jak się bawią? No rodzice też mieli swój udział. Tak, było malowanie twarzy,
Zdjęcia sobie porobiliśmy, tak super spędzamy czas. Ale gwiazdę tegorocznej Nocy Muzeów w Piotrkowie skrywano w sali zamkowej. Tego wieczoru można było zobaczyć po raz pierwszy bułkę kajzerkę z czasów I wojny światowej. Piekarniczo-wojenny rekwizyt przyciągał uwagę dorosłych. Natomiast młodsi oddawali się sztuce tworzenia koron. Jazda na rowerze nie musi być nudna, bo rower może być dobrym środkiem lokomocji w rozwiązywaniu zagadek. A tych nie zabrakło podczas kolejnej gry miejskiej Kulturower. Przed Centrum Informacji Turystycznej przy ulicy Zamurowej, czyli na starcie gry, pojawili się i ci, którzy lubią gry miejskie, i ci, którzy lubią pojeździć na rowerze. Podczas tej zabawy można było właśnie połączyć przyjemność jazdy z ćwiczeniami szarych komórek. Co najtrudniejsze jest w tych grach? Czytanie chyba z mapy. Tak mi się wydaje. A zagadki? Też, ale da się je rozkminić. To co takiego jest w tych grach miejskich, że one przyciągają? No, aktywnie można spędzić czas. No, aktywnie mam sobotę. Tym razem rowerowa gra miejska dotyczyła muzycznej historii Piotrkowa. Uczestnicy nie tylko musieli odgadnąć, do jakiego miejsca muszą dojechać. Dodatkowo w danym punkcie czekały na nich zagadki muzyczne. Zmotoryzowana gra miejska to nie nowy pomysł i być może dla miłośników innych środków lokomocji też coś w najbliższym czasie się pojawi. W 2013 jeździliśmy samochodami, tak to prawda. Też zamierzamy wrócić do tego pomysłu na pewno w najbliższym czasie. A w co i kiedy można zagrać, należy pytać w Centrum Informacji Turystycznej. 5 dni trwały zmagania młodych klarnecistów w ramach festiwalu klarnetowego. Najlepsi zostali nagrodzeni, a miłośnicy muzyki mogli posłuchać koncertów i to nie tylko w wykonaniu uczestników festiwalu klarnetowego. Prezentacje muzyczne na klarnecie przed jurorami to strona konkursowa festiwalu. Ale piotrkowskie muzyczne zmagania to też spotkania artystyczne. Nie brakowało ich w tym roku. W piątkowy wieczór w Rynku Trybunalskim zorganizowano koncert tureckiego zespołu Grup Pasza. Muzycy zaprezentowali tradycyjną muzykę turecką. Utwory były zróżnicowane od skocznych i porywających do tańca po nostalgiczne, a głównym motywem był dźwięk wydobywany właśnie z klarnetu. Festiwal klarnetowy zakończono w sobotnie popołudnie. Spośród 170 przesłuchanych muzyków wybrano najlepszych. A to nie było łatwe, bo poziom był wysoki. Oczywiście, że zdarzają się też uczniowie troszeczkę jakby słabi, przygotowani lub też niektórych zjada trema. To jest normalne, to jest naturalne, prawda, bo estrada wymaga jednak dużej odporności. Co do poziomu mogę powiedzieć, że naprawdę wzrasta. Szczególnie widzimy to po repertuarze, które grają małe dzieci. Bo najmłodszy, których tutaj gościliśmy, to były dzieci, które miały po 8 lat. Wśród wyróżnionych znaleźli się również piotrkowianie, a ściślej piotrkowskie zespoły klarnetowe. Festiwal zakończył koncert laureatów. Koncertowo było na dziedzińcu Centrum Idei ku Demokracji. W niedzielny wieczór odbył się koncert Państwowej Szkoły Muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Piotrkowie. Koncert zatytułowano Churalnie i Kameralnie. Zabrzmiały duety oraz chóry uczniów pierwszego i drugiego stopnia. Widzowie usłyszeli m.in. Rozkołysz pieśnią świat, Daleka podróż czy Przestrach na złe sprawy żywota ludzkiego. Koncert był już zdominowany przez wokalistów, przez zespoły wokalne, przez chóry. Był oczywiście też duet instrumentalny, ale myślę, że lubią śpiewać, chcą i bardzo przyjemnie było w ogóle tutaj wystąpić na tej scenie.
wykonywane utwory nabierały nowego brzmienia za sprawą wprowadzonych innowacji. Kompozycje wzbogacono o nowe melodie lub odmienne wykonanie, co nadawało im lekkości. Bardzo fajnie. Są aranżowane troszeczkę inaczej. Na pewno inne spojrzenie ma pan dyrygent tutaj, który uatrakcyjnia, urozmaica, troszeczkę humoru dodaje do tego. Ja myślę, że dzisiaj nie wszystko pokazał to, co potrafią dzieciaki. To była część ich umiejętności, ale no... Jest to pewna forma dla nich nauki, urozmaicenia, odejścia od takiej rutyny szkolnej. Ostatni na scenie pojawili się członkowie zespołu muzyki dawnej i najdawniejszej, którzy podsumowali koncert piosenką The Beatles All You Need Is Love. Widać, że to im w duszy gra. Jest ich czas, dlatego nie spędzają go przed komputerem. Seniorzy z warsztatów plastycznych Ośrodka Edukacji Artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury zaprezentowali swoje prace. Pejzaże, portrety czy martwe natury. Oglądane właśnie prace to dzieła stworzone z pasji i miłości do sztuki przez nich, uczestników warsztatów dla seniorów. Ale wiek tu nie ma znaczenia, kiedy się robi coś z pasją, a tej nikomu z nich nie można odebrać. Po prostu lubię bardzo malować. Kiedyś nie miałam na to czasu. W tej chwili, powiem, jestem wolna od pracy, bo jestem już na emeryturze. I w związku z powyższym mogę oddać się temu, co bardzo lubię. Lubię malować, więc tu przychodzę. Tutaj spotykam się z ludźmi, uczę się nowych rzeczy. Jest zupełnie tak rodzinnie, bardzo fajnie. I jestem zadowolona z tego, że tu przychodzę. Prezentowane prace to dorobek artystyczny z całego sezonu, a zaprezentowane nie tylko dlatego, by podsumować miesiące pracy nad warsztatem, ale sposób zachęcenia innych do tego, by nie siedzieć w domu. No mam nadzieję, że tak. Zresztą są również innego typu zajęcia, przecież nie tylko plastyczne. Jest też fotografia i też są wystawy. No ale mam nadzieję, że im więcej się będziemy pokazywać w różnych aspektach naszych działań, tym więcej ludzi przyciągniemy. A wiadomo, że osoby starsze no, poniekąd są wyalienowane ze społeczeństwa. Wernisaż połączono z występem teatru Boczny Tor. Aktorzy zaprezentowali etiudę teatralną na podstawie tekstów Agnieszki Osieckiej. W dzisiejszym serwisie to już wszystko. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na środowe wydanie informacji piotrkowskich. Do zobaczenia. Przedszkole samorządowe nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim mieści się w należącym do Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wieżowcu przy ulicy Słowackiego 98. Swoją działalność rozpoczęło we wrześniu 1979 roku. W placówce dużą uwagę przywiązuje się do edukacji artystycznej, szczególnie teatralno-bajecznej. Poprzez bajkę i teatr dzieci poznają świat. Uczą się odróżniać dobro od zła. Teatr przybiera różne formy. Od inscenizacji przygotowywanych przez nauczycieli poprzez teatralne formy prowadzone na zajęciach z dziećmi, wyjazdy na spektakle, aż do przygotowania autorskich programów scenicznych prezentowanych rodzicom, dziadkom lub na zewnętrznych przeglądach. Uwieńczeniem tej działalności stało się doroczne święto przedszkola, na którym wystawiany jest spektakl będący w pełni dziełem autorskim nauczycieli i wszystkich dzieci.
Od blisko 12 lat z inicjatywy byłej dyrektor przedszkola pani Elżbiety Łąk-Wyszelągowskiej przedszkole nr 16 wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury oraz Stowarzyszeniem Busola dla artystycznie uzdolnionych dzieci organizuje dwie duże doroczne imprezy dla przedszkoli z miasta i powiatu. Jedna to wrześniowe artystyczno-ekologiczne wydarzenie Zatrzymać Lato, podczas którego dzieci uczestniczą w grach terenowych, a następnie barwnym korowodem udają się do MOK-u, gdzie słowno-muzycznymi prezentacjami żegnają lato, a witają panią jesień. Druga doroczna impreza to kwietniowy festiwal twórczości przedszkolaków Fantazja. Ideą festiwalu jest dobra zabawa i artystyczna konfrontacja przedszkoli. Okres przedszkolny to czas, kiedy dzieci chłoną świat wszystkimi zmysłami. Różnorodne zajęcia wspomagają ich wszechstronny rozwój. Swobodna zabawa z kolegami, konstruowanie, badanie, korzystanie z wielorakich gier edukacyjnych to czas nauki i rozwijania dobrych relacji, ale też spostrzegawczości, logicznego myślenia, pamięci, wyobraźni, sprawności manualnych oraz twórczej wrażliwości. Systematyczne zabawy ruchowe rytmicznie wspomagają rozwój fizyczny, ale też niosą ze sobą wiele radości i emocji sportowych. Każdy dzień przynosi wychowankom nowe doświadczenia, a różnorodne metody pracy zaspokajają ich potrzeby zabawy, ruchu, działania i dziecięcej ciekawości. Codziennie można podziwiać zapał dzieci i ich zaangażowanie w wykonywanie prac plastycznych, odkrywanie praw natury, przygotowanie zdrowych posiłków, słuchanie bajek, odkrywanie świata liczb, liter i książek. Tradycyjnie kilka razy w roku wszystkie dzieci spotykają się na wspólnych konkursach, na których utrwalają swoją wiedzę i umiejętności na temat bezpieczeństwa, ekologii, teatru, literatury i innych. Do działalności przedszkola należy jeszcze dodać liczne wycieczki, te bliższe i dalsze, oraz wspólne imprezy z rodzicami, takie jak tradycyjne wiosenne pikniki i plenerowe wyjazdy, co doskonale spaja dwa najważniejsze środowiska wychowawcze dziecka.